Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko, także pokażę Wam, co wykończyłam w ostatnim czasie. Jest tego dosyć niewiele, ale postanowiłam mimo wszystko pokazać Wam moje zużycia. I pierwszy produkt to jest balsam z firmy Baby Dream. To jest seria Firmama. To jest balsam do kąpieli dla matek, ale większość z Was, które również nie są matkami, stosujecie go z powodzeniem. Ja również byłam z niego zadowolona. Mimo tego, że nie jestem w ciąży, stosowałam go i u mnie się rzeczywiście on sprawdził. Do mycia włosów, jak większość włosomaniaczek stosuje, u mnie się nie sprawdza, ale do mycia ciała jak najbardziej. Jeżeli chodzi o wydajność, to nie do końca jest wydajny, ponieważ słabo się pieni, ale mimo wszystko jestem zadowolona z nawilżenia, jakie daje skórze. Co chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi również o zapach, to jest informacja, że to jest płyn do kąpieli, ja jednak go stosowałam tylko i wyłącznie pod prysznic. Jeżeli chodzi o zapach, to zauważam, że mężczyznom z mojego najbliższego otoczenia absolutnie, absolutnie nie odpowiada. On pachnie tak samo jak ta oliwka z tej samej serii. Mnie ten zapach w ogóle nie przeszkadza, jest on dla mnie pudrowy, jest taki delikatny. Bym powiedziała, że mi on odpowiada, dla mnie jest on przyjazny, przyjemny. Jednak zauważam, że mężczyznom jednak mimo wszystko nie. Dajcie znać, czy waszym partnerom również on przeszkadza. Dobrze, chciałam również zaznaczyć, że ten produkt zmienił opakowanie i zmienił szatę graficzną, także teraz wygląda tak. Mi się jednak podobała to wcześniejsze opakowanie w delikatnym bladym różu. No, mimo wszystko pewnie jeszcze wrócę do tego produktu, niezależnie od tego, czy opakowanie się zmieniło, czy nie. Cena jest dosyć przystępna, to jest chyba około 10 czy 11 zł, jest to 500 ml. Skład jest przyjazny, niestety ja nie analizowałam tego składu. Jeżeli znajdę jakąś analizę, to podlinkuję oczywiście Wam pod filmikiem. A także załączę Wam link do wizażu, byście mogły czytać inne recenzje na jego temat. Dobrze, następne to dwa produkty, te same produkty. Ziaja Soft Antyperspirant w kremie, czyli ta kulka z firmy Ziaja. Ja jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Nie mam problemów z nadmiernym poceniem i dlatego też ta kulka mi odpowiadała. Jeżeli Wy również takich problemów nie macie, to spróbujcie. Kosztuje chyba tylko 6 zł czy 7, także naprawdę warto spróbować. Zapach jest idealny. Bardzo mi odpowiada, zapach jest pudrowy, mydlany, czysty. Ja bardzo lubię ten zapach, także jeżeli wy lubi, również to proponuję Wam sprawdzić, przetestować. Kolejna rzecz to peeling również osławiony z firmy Liren, antycelulitowy peeling mający. O zapachu, dla mnie to jest zapach pomarańczowo-grejpfrutowy. Bardzo mi ten peeling odpowiada, ponieważ te drobinki są dosyć mocno trące, są one duże, także no to mi bardzo odpowiadało, ponieważ dobrze doczyszczał moją skórę. Być może do niego ponownie wrócę teraz akurat, tak jak już wiecie, czy też nie wiecie, testuję peeling z firmy Ziaja, Multimodeling seria, z tego co pamiętam, tak się nazywa, tak mi się wydaje. W każdym razie, no ja byłam zadowolona i pewnie do niego wrócę, albo przetestuję z innej serii, ale również z tejże firmy. Dobra, następne to krem do depilacji pach rąk i okolic bikini Eveline. To jest ta seria 3 w jednym. Wyglądają następująco. Ja aktualnie je używam, ponieważ je lubię, lecz nie mogę powiedzieć, że uwielbiam, ponieważ ten najlepiej u mnie się sprawdzał. Najlepsze rezultaty i najszybsze rezultaty były po tym kremie do depilacji Jaśmin chyba, tak? Tak się nazywał z Netto, z tego dyskontu Netto. Jednak niestety już go teraz nie mogę znaleźć, także powróciłam do tych, które wcześniej stosowałam i one są jak najbardziej ok, jednak muszę przytrzymać troszeczkę dłużej i te włosy troszeczkę bardziej opornie schodzą, ale schodzą, więc na razie wydenkowałam te dwa kremy do depilacji. Kolejna rzecz to oliwka z tej serii realowskiej, tak zwanej realowskiej. Wcześniej bym, tak jak Wam mówiłam w wcześniejszych filmikach, te osoby, które oglądają mnie, które już widziały moje filmiki, wcześniej bym w ogóle nie wpadła, coś mi się wylewa, wcześniej bym w ogóle nie wpadła na pomysł, żeby kupić oliwkę realowską, ale po przeczytaniu recenzji na blogu Sroki postanowiłam, że się na nią skuszę. Rzeczywiście jest ona strzałem w dziesiątkę. U mnie się sprawdza znacznie lepiej niż ta oliwka z firmy HIP. Wydaje mi się, że lepiej natłuszcza, czy też lepiej nawilża moją skórę. Ta skóra jest dużo w lepszej kondycji. Skład jest fantastyczny, także jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej o tej oliwce, to również Was odsyłam
do analizy składu. Nie wiem, czy będę mogła wyszczególnić ten skład, czy też do analizy w ogóle składów oliwek, to wtedy będziecie mogły sobie znaleźć i zobaczyć i przeczytać kilka słów, co pisze sroka również na jej temat. Następne to mleczko, tak? Nie, emulsja, to jest emulsja. Emulsja z firmy Isana, to jest ta seria Med, 5,5% mocznika. Ja byłam z tego produktu bardzo zadowolona. Teraz moja skóra nie jest na tyle wymagająca, bym potrzebowała tak porządnego nawilżenia. Jednak jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno wrócę do tego produktu, gdyż kupiłam sobie go w zapasie, bo była jakaś tam mega promocyjna cena. Jeżeli chodzi o minusy, to tylko i wyłącznie jest zapach. Cena jest fantastyczna, produkt jest bardzo dobry, wydajny i przede wszystkim działa, rzeczywiście działa, także ja Wam polecam go również i jestem z niego zadowolona, tylko właśnie teraz no, skóra moja nie potrzebuje takiego nawilżenia, a poza tym lubię też ostatnimi czasy używać zapachowych kosmetyków. Dobrze, następna rzecz to, może to na koniec, a teraz pokażę Wam regeneracyjne serum do włosów z tej firmy Regenerum. Wygląda następująco, wczoraj go zużyłam, jest tutaj 6 ml. Wydaje mi się, że jest ok. W zasadzie ciężko mi coś więcej powiedzieć po jednorazowym zastosowaniu kosmetyku, czy też tej próbki. Gdybym mogła przetestować kilka próbek, to wtedy Wam coś więcej powiedziała. Jeżeli dostaniecie taki gratis, to wypróbujcie. Ja uważam, że jest w porządku, delikatnie nawilżył moje włosy, jednak no tak jak jest tutaj informacja napisana, tak jak jest tutaj napisane, jest to serum, a nie maska. Ja lubię takie mocne, porządne maski, które stosuję raz na tydzień, bo w takich delikatnych produktach nie widzę diametralnej różnicy, także tutaj nie mogę naprawdę za wiele nic na jego, bo to serum, temat powiedzieć. Dobra, kolejna rzecz to maskara Studio Lash z firmy Miss Sporty, którą polecała Stalowa Magdolia, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam. Ja mam w kolorze czarny, nie wiem, czy jest jeszcze jakiś inny kolor do wyboru, czy nie. Szczoteczka jest rewelacyjna, silikonowa w takim kształcie, jak widać. U mnie się sprawdził bardzo dobrze, cena jest rewelacyjna. Jedyny minus tej maskary to to, no w zasadzie jest to maskara pogrubiająca, więc nie mogę oczekiwać od niej, że ona uniesie te rzęsy, ale to jedynym dla mnie minusem jest to właśnie, że ona nie unosi ich, tylko one tak opadają troszeczkę, przynajmniej w moim przypadku. Mimo wszystko na pewno do niej wrócę, ponieważ nie osypywała się i dawała dobry efekt pogrubienia, delikatnego pogrubienia przy jednej warstwie, przy dwóch czy trzech, to już naprawdę efekt był fenomenalny, przynajmniej u mnie się naprawdę sprawdziła, poza tym cena fantastyczna. Dobra. Kolejny produkt i w zasadzie już ostatni, nie w zasadzie, tylko po prostu ostatni, to płyn do płukania, to jest ten produkt niemiecki, to jest Softland, lilia wodna, a także mięta. Ten zapach jest fantastyczny i bardzo długo się utrzymuje na ubraniach. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, starcza na 21 prań przy odpowiednim stosowaniu, przy nienadmiernym użytkowaniu tego płynu. Ja byłam naprawdę z niego zadowolona, zarówno jeżeli chodzi o zapach w butelce, jak i na odzieży, która już została przeze mnie wyprana, ponieważ naprawdę bardzo długo się utrzymywał na ciuchach. Także jeżeli lubicie taki zapach, zresztą jak będziecie miał kontakt, styczność z produktami do prania czy szpukania niemieckimi, to powąchajcie po prostu to opakowanie. Jeżeli Wam będzie odpowiadało, to spróbujcie i rzeczywiście przekonacie się, że na pewno również u Was się sprawdzi. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Do następnego filmiku. Trzymajcie się cieplutko.